Państwu, witam bardzo serdecznie w Bocheńskiej Bibliotece w szczególnym dniu, bo w dniu poprzedzającym święto bibliotekarza, czyli Wigilię Dnia Świętego. Dobrze słyszy, prawda? Takie przejęzyczenie. Bardzo się cieszę, że tak licznie jesteście Państwo tutaj z nami. I witam naszego szczególnego gościa, czyli panią Magdę Stachulę. Jest też z nami pan Ryszard Droszczak, wicestarosta Bocheński. Ze szczególnymi uczuciami witam wszystkich byłych, obecnych i może też przyszłych bibliotekarzy w przeddzień ich święta. Witam serdecznie. I wszystkich naszych miłych gości, naszych czytelników, którzy jak zwykle nie zawiedli, tylko zjawili się na tym spotkaniu autorskim. Drodzy Państwo, tegoroczny Tydzień Bibliotek będzie się odbywał pod hasłem Biblioteka – miejsce na czasie. Czyli miejsce, które łączy w sobie przeszłość z teraźniejszością. Pozwala poznać tę myśl, mądrość, która powstała przed wiekami za pomocą nowych technologii. Miejsce, które cały czas jest miejscem spotkań. Miejscem spotkań dla tych, którzy chcą czytać, dla tych, którzy chcą się uczyć, dla tych, którzy chcą się rozmawiać, chcą ze sobą rozmawiać. Miejsce, gdzie gości tradycja i nowoczesność. I gospodarzami tych miejsc są pracownicy bibliotek, bibliotekarze. To też z okazji tego jutrzejszego święta. Pozwólcie, że złożę wszystkim bibliotekarzom najserdeczniejsze życzenia, aby te przestrzenie, które wytworzycie w bibliotekach, były zawsze przyjazne, zawsze pozwalały spotkać się z innym człowiekiem, pozwalały zdobyć wiedzę, pozwalały im zdobyć informacje, pozwalały się zrelaksować i pozwalały na rozwój osobisty. Życzę Wam wszystkim dużo, dużo satysfakcji z pracy bibliotekarskiej i nieustającego entuzjazmu. Tego, aby nigdy Wam nie zabrakło pomysłów na promowanie książki, aby nigdy nie zabrakło Wam umiejętności, a wszystko to dawało Wam ogromną satysfakcję i radość. Życzę również Wam wszystkim szczęścia w życiu osobistym. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Bibliotekarza. Panie starosto, czy Pan chce teraz zabrać głos? Można to, wolę sobie.